Władysław Anders, polski wojskowy i polityk, generał broni Wojska Polskiego. Maleńki Władziu urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Kraśniewic w Zaborze Rosyjskim. Jego rodzice Albert oraz Elżbieta byli pochodzenia niemieckiego i wyznania ewangelickiego. W roku 1910 Władysław został powołany na roczną służbę w armii rosyjskiej, którą ukończył w stopniu chorążego. Następnie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki w Rydze. Po wybuchu I wojny światowej został ponownie powołany do służby wojskowej w stopniu porucznika. Władysław Anders służył w korpusie kawalerii i został 3-krotnie ranny. Ponadto był kilkakrotnie odznaczony za odwagę. W lutym 1917 roku ukończył kurs Akademii Sztabu Generalnego w Piotrogrodzie. W lipcu 1917 roku rozpoczęto tworzenie w Rosji pierwszego korpusu polskiego pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Władysław Anders uczestniczył w jego formowaniu. Następnie został dowódcą szwadronu kompanii w pierwszym pułku ułanów, a potem szefem sztabu pierwszej dywizji strzelców polskich. 27 maja 1918 roku pierwszy korpus polski poddał się w Bobrujsku wojskom niemieckim. Żołnierze korpusu, w tym Władysław Anders, zostali przewiezieni na ziemie polskie. W listopadzie 1918 roku Władysław Anders uczestniczył w rozbrajaniu żołnierzy niemieckich w Warszawie, a następnie wstąpił do odradzającego się Wojska Polskiego. Na przełomie 1918 i 19 Władysław Anders został szefem sztabu Armii Wielkopolskiej w Powstaniu Wielkopolskim. Następnie został mianowany podpułkownikiem i dowódcą 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Na czele tego pułku Władysław Anders uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Za swoje zasługi został odznaczony orderem Virtuti Militari i 4-krotnie Krzyżem Walecznych. W 1921 roku pułkownik Władysław Anders został skierowany na studia we francuskiej Wyższej Szkole Wojennej, które ukończył 2 lata później. Po powrocie do kraju podjął służbę w Generalnym Inspektoracie Kawalerii. Od 1925 roku był komendantem wojskowym Warszawy. Podczas przewrotu majowego Władysław został szefem sztabu wojsk rządowych. W późniejszym okresie nie padł jednak ofiarą czystek personalnych. W uznaniu zasług wojennych i honorowej postawy w trudnej sytuacji marszałek Piłsudski zadecydował o pozostawieniu Andersa w służbie. Do roku 1928 ponownie służył w Inspektoracie Kawalerii, a następnie został dowódcą kresowej brygady. W roku 1934 został awansowany na stopień generała brygady, a w 1937 został dowódcą Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Ponadto w okresie międzywojennym kilkakrotnie przewodził reprezentacji Polski na zawodach jeździeckich. Podczas kampanii wrześniowej Nowogródzka Brygada Kawalerii była podporządkowana Armii Modlin. W ramach tej armii prowadziła walki na południe od Prus Wschodnich, w rejonie Płocka i Warszawy. Następnie przebijała się na południe w kierunku granicy węgierskiej. W trakcie działań wojennych generał Władysław Anders został ranny, a 29 września 1939 roku dostał się do niewoli radzieckiej. Po wzięciu do niewoli Władysław Anders został przewieziony do więzienia NKWD na Łubiance w Moskwie, co w gruncie rzeczy uratowało mu życie, bo inaczej trafiłby zapewne do Lasu Katyńskiego. Był tam przetrzymywany w nieogrzewanej celi i bez opieki lekarskiej, pomimo ropiejących ran. We Lwowie, gdzie Sowieci proponowali mu nawet wstąpienie do Armii Czerwonej, przeszedł bicie i maltretowanie. Na Łubiance obchodzono się z nim lepiej, ale też go torturowano. Z więzienia wyszedł o kulach z powybijanymi zębami. Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej 22 czerwca 1941 roku spowodowała całkowitą zmianę sytuacji w relacjach polsko-radzieckich. 30 lipca 1941 generał Władysław Sikorski i ambasador Związku Radzieckiego w Londynie Iwan Majski podpisali porozumienie przywracające wzajemne stosunki dyplomatyczne. Podpisanie układu Sikorski-Majski spowodowało rozpoczęcie tworzenia w Związku Radzieckim polskich oddziałów. Powstająca formacja otrzymała nazwę Armia Polska, a Władysław Anders, awansowany na generała dywizji, został jego dowódcą. Sowieci na pewno dokładnie przejrzeli jego teczkę, zanim zgodzili się na jego wybór. Wiedzieli, że urodził się w okolicy Kutna, a więc na obszarze należącym wówczas do Rosji, że w czasie I wojny służył w armii carskiej, że był 3-krotnie odznaczony Krzyżem Świętego Jerzego, najcenniejszym wówczas orderem rosyjskim, że na parę miesięcy przed rewolucją otrzymał patent oficerski z rąk Mikołaja II. Wiedzieli też, że dał się poznać jako twardy dowódca. W czasie jednego z wypadów kawaleryjskich kazał zastrzelić kilkunastu wziętych do niewoli niemieckich żołnierzy. Tak, pierwsza wojna wcale nie była toczona według rycerskich zasad. Takie rzeczy często się zdarzały. Początkowo Anders mógł się Stalinowi nawet podobać. Na pewno był mu bliższy niż którykolwiek z polskich generałów.
Dla Stalina tworzenie tej armii stanowiło niebywały eksperyment. Była to przecież obca, można powiedzieć, burżuazyjna armia podległa rządowi, którego kilka miesięcy wcześniej ZSRR nie uznawał. Ale Stalin był zdesperowany, jak najbardziej chciał mieć nowe dywizje, które można by rzucić na front. Sikorski i Churchill myśleli trochę inaczej. W drugiej połowie 1941 wydawało się, że lada moment, Niemcy jednak Sowietów pobiją i trzeba zrobić wszystko, by jak najwięcej Polaków wyciągnąć z łagrów i wprowadzić na Bliski Wschód. Po zwycięstwie pod Moskwą Stalin znajdował się w euforycznym nastroju, był przekonany, że teraz ruszą na Berlin i w ciągu pół roku będzie po wojnie. Pewnie chciał najpierw sprawdzić polskich żołnierzy. Polacy jednak odmówili. W odwecie w marcu 1942 Sowieci zmniejszyli racje żywności i armii polskiej groził głód. Bieda była straszna, bo Anders tymi racjami karmił też polskich cywili, którzy gromadzili się wokół oddziałów. Ta sytuacja sprawiła, że musiał podjąć decyzję o ewakuacji. Wskazuje na to jego postawa w czasie spotkania ze Stalinem w marcu 1942. Stalin też chciał ewakuacji, bo armia polska była dla niego cierniem. Nie można jej było użyć w walce, a trzeba było ją utrzymywać. Anders kazał dyskretnie zbadać nastroje i wyszło na to, że żołnierze nie chcieli bić się z nowym sojusznikiem u boku. Były to tylko przypuszczenia, ale wydają się prawdopodobne. Pod Lenino w październiku 1943 kilkuset żołnierzy dywizji kościuszkowskiej poddało się i przeszło na stronę niemiecką. Obie armie formowane w ZSRR składały się z obywateli polskich, którzy przeszli przez łagry i którym Sowieci wydawali się gorsi od Niemców. Latem 1942 roku armia polska wraz z pewną liczbą cywilów została ewakuowana do Iranu. Ewakuacja objęła około 114 tysięcy Polaków, lecz ponad milion pozostał w Związku Radzieckim. Po ewakuacji armii polskiej, potocznie zwanej Armią Andersa, do Iranu, została ona połączona z innymi oddziałami polskich sił zbrojnych stacjonującymi na Bliskim Wschodzie, a w lipcu 1943 przeformowana na drugi Korpus Polski. Generał Władysław Anders pozostawał przez cały czas dowódcą tych formacji. Od wiosny 1944 roku drugi Korpus Polski pod dowództwem Władysława Andersa uczestniczył w walkach na froncie wschodnim. Najważniejszą operacją drugiego korpusu były walki o Monte Cassino. Gdy w sierpniu 1944 Anders spotkał się z Churchillem, domagał się wypełnienia brytyjskich gwarancji z 1939 roku, czyli przywrócenia niepodległej Polski. Mówił też o przedwojennych granicach, wszak jego żołnierze wywodzili się głównie z Kresów Wschodnich. Churchill przekonywał go do uzgodnionej ze Stalinem i Rooseveltem w Teheranie idei przesunięcia Polski na zachód, w zamian za oddanie Kresów. Churchill uważał, że tylko zgoda na ten krok daje nadzieję na przywrócenie przez ZSRR stosunków z rządem w Londynie i uratowanie państwa polskiego. Anders zupełnie się z tym nie zgadzał, ale rozmowa odbyła się w dość miłej atmosferze. Pomiędzy 2 październikiem 1944 a 5 maja 1945 Anders pełnił obowiązki naczelnego wodza polskich sił zbrojnych i generalnego inspektora sił zbrojnych. Wynikało to z faktu, że formalny naczelny wódz, generał Tadeusz Bur-Komorowski, przebywał w niewoli niemieckiej po upadku Powstania Warszawskiego. Porozumienie jałtańskie i znalezienie się Polski w nowych granicach i w strefie sowieckiej Anders przyjął jak obuchem w głowę. Nikt w jego armii nie miał wątpliwości, że choć alianci wygrali, to oni nie mają dokąd wrócić. W lutym 1945 Anders poleciał do Londynu na spotkanie z Churchillem, ale nie byli już w tak dobrej komitywie. W pewnej chwili Churchill rzucił: może pan te swoje dywizje zabrać, my ich nie potrzebujemy. Na co Anders, że wcześniej mówił pan co innego. Była to tylko taka utarczka. Anders nie był na tyle szalony, żeby zabierać dywizję. Inny efekt tej rozmowy był jednak bardzo istotny. Churchill pojął, że znaczna część drugiego korpusu nie zechce wrócić do Polski i Brytyjczycy przygotowali się na przyjęcie tych dziesiątek tysięcy ludzi. Dziś uważamy to za oczywiste, ale wtedy tak nie było. Dla Brytyjczyków był to duży ciężar i niepopularna decyzja. Armia Andersa trafiła na Wyspy Brytyjskie w 1946, potem została rozwiązana. Po zakończeniu II wojny światowej większość żołnierzy II Korpusu Polskiego z powodu swych przeżyć w Związku Radzieckim zdecydowała się nie wrócić do Polski. Również generał Władysław Anders pozostał na emigracji. Słuszność ich obaw potwierdziła się w 1946. Proradzieckie władze Polski odebrały wówczas obywatelstwo kilkudziesięciu wyższym oficerom polskich sił zbrojnych, w tym Władysławowi Andersowi. W okresie powojennym generał Władysław Anders kontynuował działalność polityczną w ramach rządu emigracyjnego. W
1946 roku został naczelnym wodzem i generalnym inspektorem sił zbrojnych do 1954. Od 1949 był przewodniczącym Skarbu Narodowego, a w 1954 został członkiem Rady Trzech i generałem broni. Anders wykorzystał swoje wpływy. W ważnej dla Polski kwestii, jaką była polsko-niemiecka granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, w 1961 pod wpływem różnych wypowiedzi w Republice Federalnej Niemiec kwestionujących granice, Anders zwrócił się do premiera Wielkiej Brytanii, Harolda Macmillana, z prośbą o wypowiedź rządu brytyjskiego w sprawie granicy. Otrzymał poufne pismo z MSZ z gwarancją, że jeżeli w przyszłości dojdzie do zjednoczenia Niemiec, to Londyn nie zgodzi się na dyskusję na temat granicy na Odrze i Nysie. Podobne zabiegi prowadziła dyplomacja PRL. Przy okazji Brytyjczycy wezwali radcę ambasady PRL i zakomunikowali mu to samo. Anders załatwił to dzięki koneksjom w brytyjskim rządzie. Znał nieźle Macmillana z Bliskiego Wschodu, gdzie tamten był kimś w rodzaju namiestnika Churchilla. Generał Władysław Anders zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany na polskim cmentarzu wojennym pod Monte Cassino wśród swoich żołnierzy. Był czarnym charakterem do końca PRL-u. To zwalczanie Andersa nie dziwiło zaraz po wojnie, gdy jeszcze istniał drugi korpus, który wspierał ruch antykomunistyczny w Polsce. Anders był szkalowany przez cały okres PRL-u. Jeszcze w 1987 generał Wojciech Jaruzelski, będąc na cmentarzu pod Monte Cassino, ostentacyjnie ominął grób Andersa, a mógł już chyba pozwolić sobie na więcej. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu. Jeśli film Wam się podobał, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a my się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.